Dzień dobry się z wami. Cześć. Ten rok pokrzyżował wszystkim plany i wielu z nas wybiera teraz podróże do tutaj. Jako, że mamy już polską złotą jesień, to chcemy wam pokazać kolejne miejsce w naszym kraju, które właśnie teraz warto odwiedzić. Dlatego dzisiaj zapraszamy na Podkarpacie. Tematem tego odcinka będzie architektura drewniana na Podkarpaciu. Obszar jej występowania jest bardzo rozległy, to też szlak drewnianej architektury o długości ponad 1200 km podzielono tu na kilka tras. W tym odcinku skupimy się tylko na okolicach Krosna, czyli na Beskidzie Niskim. W opisie filmu znajdziecie dokładną mapę najciekawszych zabytków drewnianych Podkarpacia, zarówno cerkwi, kościołów, jak i zabudowy mieszkalnej. Jesteście gotowi? No to zapnijcie pasy! Naszą przygodę rozpoczynamy w Krępnej, przy dawnej cerkwi grekokatolickiej, która obecnie służy jako kościół. Przed laty strony te zamieszkiwali Łemkowie, prawosławny lud słowiański, który przybył tu ze wschodu. Ci karpaccy górale zaszczepili tu swą własną kulturę, której częścią były charakterystyczne drewniane domy i cerkwie, do dziś rozrzucone po okolicach. W latach powojennych ponad 30 tysięcy Łemków przymusowo wysiedlono na Ukrainę w ramach akcji Wisła. Wiele pozostawionych przez Łemków cerkwi przemianowano później na kościoły. Co ciekawe, wewnątrz kościoła w Krępnej pozostał prawosławny ikonostas, który przypomina o pierwotnym charakterze świątyni. Pomimo tak brutalnego losu, kilkanaście lat temu ludność łemkowską oficjalnie uznano w Polsce za etniczną mniejszość. Nie uwierzycie, jak tu cicho. Słychać nawet, jak mućka szarpie trawę. No, prawie jak reksioszynkę. Na Podkarpaciu wiele kościołów stoi zupełnie na uboczu, z dala od dużych dróg i gospodarstw. Słychać tam tylko brzęczenie owadów, śpiew ptaków i szmer strumieni. Do kościoła w Olchowcu prowadzi bardzo ciekawy i nietypowy most z kamieni, z przewyższeniem na środku. W Polsce nigdy takiego nie widzieliśmy, częściej spotkać je można na południu Europy. A wy widzieliście gdzieś takie mosty? Jeśli tak, to dajcie nam znać o tym w komentarzach. Sam kościół służy zarówno społeczności prawosławnej, jak i katolickiej. Po bokach furtki w ogrodzenie wmurowano dwa kamienie z bardzo starymi napisami w cyrylicy. A wiesz, co tam jest napisane? Pewnie coś o twoim Reksiu. Co roku pod koniec maja w Olchowcu odbywa się odpust zwany kermeszem, któremu towarzyszą zabawy taneczne i koncerty muzyki ludowej. Nie przegapcie go więc, jeśli przyjedziecie tutaj na wiosnę. Oglądacie kanał Travela. Docieramy do malowniczo położonej gotyckiej świątyni w Bliznem. Ten olbrzymi drewniany kościół jest jednym z najstarszych na naszej trasie, a pochodzi aż z XV wieku, co oznacza, że drzewa na jego budowę ścięto ponad 500 lat temu. Świątynia ta ma naprawdę imponujące rozmiary, wywołujące podziw i szacunek dla kunsztu dawnych rzemieślników. Mam wręcz wrażenie, że nikt dzisiaj nie umiałby czegoś takiego wybudować. Drewniany parkan okalający kościół to tak zwany kalendarz ludowy. Cztery kaplice symbolizują pory roku, a 365 tralek odpowiada dniom roku. Aha, a w takim razie która tralka pokazuje moje urodziny? 13, 14, czyli twój miesiąc jest po drugiej stronie kościoła. Ponieważ w kościele obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania, musicie nam uwierzyć na słowo, że jego wnętrze może prawdziwie zachwycić. Kościół ma wyjątkowe walory historyczne oraz artystyczne.
Na jego ścianach odkryto zasłonięte przez lata tynkiem unikatowe średniowieczne polichromie. Czyli mówiąc po polsku, malowidła. Malowidła, które wykonano wprost na deskach. Najstarsze z nich datuje się na XVI wiek. Obok kościoła znajdują się zabytkowe drewniane zabudowania plebanii. W 2013 roku kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podobnie jak równie majestatyczna świątynia w Haczowie, która należy do największych konstrukcji zrębowych w Europie. Obie te świątynie robią ogromne wrażenie, nawet bez światła słonecznego, na które akurat w tym momencie dnia zabrakło nam abonamentu. Przyznaj lepiej, że zapomniałeś naładować baterię. No dobrze, to przeze mnie. Uważne oko zauważy, że kościół wygląda, jakby miał założony długi płaszcz. Owo zadaszenie otaczające dolną część kościoła to tak zwane soboty, czyli ochrona podwalin świątyni przed deszczem. Nazwa soboty wywodzi się od dawnego zwyczaju wiernych, którzy przybywając tu z daleka pod daszkiem gromadzili się na noc w oczekiwaniu na niedzielne nabożeństwo. Także tutaj ta surowa z zewnątrz drewniana konstrukcja skrywa w środku ucztę dla oczu. Wszystkie ściany i sklepienia pokryte są wielowiekowymi malowidłami, z których każde posiada swoją osobną historię. Powstawały w różnym czasie i zwykle fundowali je co bogatsi chłopi czy zamożne rody ziemiańskie. Nas szczególnie zastanowiło, dlaczego wszystkie postacie uwiecznione na ścianach mają tak charakterystyczne wschodnie rysy. Czyżby dawniej żyli tu Tatarzy? Ten kościół jest tak wielki, że mój aparat nie mógł go objąć jednym kadrem, a jednak przy swoim młodszym ceglanym bracie wygląda jak przedszkolak. Biorąc pod uwagę wszystkie zawieruchy wojenne, które przetoczyły się przez te ziemię, aż trudno uwierzyć, że ponad setka drewnianych świątyń przetrwała na Podkarpaciu do dziś, nietknięta przez płomienie. Oczywiście cerkwie i kościoły wzniesione z tego, jakby nie patrzeć, nietrwałego budulca, wielokrotnie wymagały napraw, uzupełniania uszkodzeń, a nieraz zapewne też odbudowy. Jednak wciąż wszystkie są drewniane i wzniesione zgodnie z oryginalną techniką. Kościół w Gogołowie jest przykładem świątyni, która doznała pewnego uszczerbku w czasie ostatniej wojny, ale dziś znowu zachwyca kunsztem dawnych cieśli. Wiele podkarpackich świątyń wygląda z bliska jak domki sklejane z zapałek. Zewnętrzne ściany pokryte są różnej wielkości deskami i deszczułkami. Deszczułki? Czy to ma jakiś związek z deszczem? Nie, chłopaku, deszczułka to po staropolsku deseczka. Tu znowu przekonujemy się, że złota godzina to magiczna pora dnia, podczas której obserwować możemy codziennie odradzające się cuda. Zmieniamy teraz nastrój i zostawiamy na chwilę sferę sakrum, by zajrzeć do znanego już od XVI wieku uzdrowiska, jakim jest Iwonicz Zdrój. Już wtedy możni jeździli tu, jak dawniej mówiono, do wód. W centrum znajdują się stare łazienki i zabytkowa pijalnia wód. Polskie góry produkują wiele wód mineralnych wypływających z rozlicznych źródeł. Co prawda niektóre z nich posiadają fascynujący i nieco zaskakujący bukiet zapachowy, jednak niewątpliwie mają wiele wartości korzystnych dla naszego zdrowia.
Zobaczycie tu cały szereg starych i wciąż pięknych budynków sanatoryjnych, których formę często wzorowano na stylu szwajcarskim. Wśród najbardziej znanych są Krakowiak, Stary Pałac, Dom Zdrojowy i Mały Orzeł. W Iwonickim Parku łapiemy oddech przy zegarze słonecznym, a już za chwilę ruszamy na dalszą część wycieczki. O, właśnie minęło południe. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo na finał mamy dla Was specjalną niespodziankę z Iwonicza. Przejeżdżamy teraz przez Magórski Park Narodowy, jeden z 23 obszarów chronionych w Polsce. Tu znajdziecie mnóstwo ciszy i zapomnicie o telefonach oraz cywilizacji. Należymy do Homo sapiens urbanus, współczesnego gatunku człowieka żyjącego w mieście, który przywykł do zgiełku, samochodów i tłumów oraz nauczył się je tolerować. Jednak gdy tylko poczuje on tę naturalną ciszę łąki, wsłucha się w las i inne dźwięki przyrody, to wtedy nawet jedno auto przejeżdżające raz na kwadrans jest jak nieznośny intruz. Po drodze mijamy chyże, czyli łemkowskie domy, które spotkać można głównie na terenie parku. Innym elementem łemkowskiej spuścizny są przydrożne kapliczki, które dodają krajobrazowi wyjątkowo romantycznego uroku. Malownicza i urocza jest także cerkiew we Wrocance. Ciekawostką jest tu dobudowana do kościoła kamienna zakrystia, w której na piętrze mieścił się skarbczyk. Często przy kościołach Podkarpacia zobaczyć można tak zwane lamusy, czyli wolno stojące magazyny na kościelne zapasy. Większa część architektury sakralnej ma jednolitą barwę drewna, co nadaje jej szlachetności i niemal odczuwalnej mocy wieków. Jednak miło, że niekiedy dodano do tych budowli trochę koloru i różnorodności. Nasz ostatni przystanek to wieś Świątkowa Wielka, jedna z najstarszych łemkowskich osad. Tutejszą kolorową cerkiew niestety zastaliśmy zamkniętą na 7 spustów. Na szczęście po chwili pojawił się ksiądz, by odprawić mszę. Najpierw jednak opowiedział nam o historii świątyni. A my mogliśmy dokładnie obejrzeć zdobiące je wewnątrz polichromię. Malowidła. W tym miejscu kończymy naszą opowieść i już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną wycieczkę. Lajkujcie, subujcie i koniecznie piszcie komentarze, bo bardzo ciekawią nas Wasze wrażenia, przemyślenia i wspomnienia z podróży po tym pięknym regionie. Do zobaczenia! Pa! Teraz wsiadamy szybko do naszego odrzutowca, by zdążyć na niepowtarzalny pokaz fontan w Iwoniczu Zdroju. Lecicie z nami?